Platforma Obywatelska i Nowoczesna nawiązały współpracę na szczeblu samorządowym. Obie partie wystawiły 10 wspólnych kandydatów na prezydentów śląskich miast. Proszę Państwa, samorząd to współpraca. Samorząd, tworzenie metropolii to jest konieczność współpracy. Również współpraca jest potrzebna po to, żeby zwyciężać w wyborach samorządowych. Dlatego Platforma i Nowoczesna zdecydowały się na budowę Koalicji Obywatelskiej. Koalicji, która ma realną szansę na zwycięstwo w najbliższych wyborach. Uważam, że to będą ważne wybory. I ważne, że znaleźliśmy porozumienie. I ważne, że wierzycie w zwycięstwo. Bo kto ma nas prowadzić do zwycięstwa, jak nie zwycięski Śląsk. Wybory samorządowe rozpoczynają 2-letni cykl, w trakcie którego odbędą się 4 kampanie wyborcze. Z jednej strony walka o lokalność, o demokrację, ale taką rozumianą w kontekście lokalnym, ale tak naprawdę zdajemy sobie sprawę, czujemy, że to jest tak naprawdę bój o Polskę czy w Unii Europejskiej, czy poza, czy Polskę demokratyczną, czy zarządzaną autorytarnie, czy Polskę szanującą konstytucję i przepisy, czy nie, i czy Polskę, która właśnie samorządami ma stać, czy ma być zarządzana centralnie z Warszawy. My wybieramy samorządy, demokrację, Unię Europejską i konstytucję. Współpraca na szczeblu lokalnym ma być początkiem wspólnej drogi partii opozycyjnych przez wyborczy maraton. Najważniejszym sprawdzianem dla całej opozycji będą wybory parlamentarne. To wówczas zdecydują Polacy, my wszyscy, czy Polska wróci na dobrą ścieżkę rozwoju gospodarczego, na dobrą ścieżkę współpracy europejskiej, czy będziemy znowu w czołówce państw europejskich, które były stawiane za wzór wszystkim krajom, które dążyły do przemian. I do tego potrzebna jest bardzo szeroka koalicja. My zrobiliśmy pierwszy krok razem z Nowoczesną, ale jestem przekonany, że w wyborach w 2019 roku do polskiego parlamentu potrzebna jest szeroka koalicja, jeszcze szersza. Ja gwarantuję, że Platforma i Nowoczesna taką koalicję zbudują. Zwycięstwo w wyborach samorządowych może scementować opozycyjną koalicję. Ewentualna porażka postawi nad Koalicją Obywatelską znak zapytania.